Cześć, witam was wszystkich serdecznie, bardzo z tej strony Chuken, a to jest While True Learn. Jest to gra stricte pod programowanie, skupiająca się na nodach. Jeżeli nie wiecie, czym są nody, to streszczając, jest to okienko wykonawcze zastępujące komendy, które wpisujesz ręcznie. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Jeżeli ktoś z was programował coś w Unreal Engine, to chyba wie, czym są nody. I tak, gierkę dostałem od twórców, czego się praktycznie nie spodziewałem. Ogarnąłem coś tam, jakiś począteczek tej gry, podstawy tej gry, żebym tego nie ogarniał tak o na odcinku, bo to by głupio wyglądało. No, zacznę może nową grę. New Game Slot. Nazwę się Chuken. Okej. Jeżeli chcesz zostać programistą, musisz wymasterować swój art włączania komputera. Kliknij na mrugający trójkącik i przeciągnij go na komputer. Potem wciśnij deploy. To są jakby to podstawy, gra nas uczy podstaw na sam początek. Tak mniej więcej będzie wyglądało programowanie w całej grze. Cóż, zresztą... Yes, zobaczycie. Jesus, nie umiem w komentarii. No i tu się zaczyna nasza historia programisty. Jak zwykle stuku, oczywiście errory muszą wyskoczyć, jak zapomnimy jakiegoś nawiasu, coś o tym wiem, ponieważ byłem w technikum informatycznym i to był ból, okropny ból. Tak więc idziemy chyba się zasilić. Tak, zasilić kawą, my man, też lubię kawę. Tutaj widzimy, że nam koteł pomajstrował coś przy komputerze i nagle program zaczął ładnie działać, bez żadnych problemów. I to jest zastanawiające. That face though. Hej, coś ty zrobił? Jak tyś to zrobił? Na święte zera! Jeżeli bym rozumiał, co ten kot ma do powiedzenia. Miał. Zgaduję, że musimy odkryć drogę, by rozpoznać twój język. Drogę. God damn it, nie umiem w tłumaczenie. Goal. Cut speech recognition. To do list, czyli translator kociego języka. Musimy to wykuglować w cut overflow. Czyli to tak jakby zastępca Google'a? Fuck and cut. Jesus, kropkę miał. Hej wszyscy, czy uwierzycie mojemu kotu? Ten mały diabeł zdebugował mój kod ponownie. On stanowczo ma coś do powiedzenia, więc zadecydowałem, że zrobię coś w rodzaju systemu, algorytmu, który pozwoli mi go zrozumieć. Dacie mi jakieś wskazówki, albo życzcie mi powodzenia. Postscriptum, nie jestem szalony, moja mama mnie testowała. Don't rush ahead of yourself. Nie raczej tak do przodu. Tworzenie urządzenia, które byłoby w stanie wykryć kota, byłoby niezłym startem. Możesz popracować z wideo, dźwiękami, kiedy to będzie odpowiednie. Hej, kilka dni temu właśnie czytałem o expert system, jak to przetłumaczyć? System ekspercki, co? Google, what hell? Czytałem odnośnie, jak ekspercki system może być zaaplikowany tak, by odczytywał zwierzęta i pisał chatboty. Gazeta nazywała się Deep News, czyli głębokie newsy. Będę ci wysyłał moje kopie, kiedy je wykonam. Jesus.
No, to jest nasz workspace i to są właśnie nody, że tak powiem. Czyli innymi słowy, ekspercki system, jak to jest wytłumaczone w grze, bo też wybaczcie za kamerę, ale okno mi świeci na twarz. Tak, okno. Tak więc zaczniemy od tego, że dodamy własnego noda w eksperckim systemie. I naszym jakby zadaniem będzie łączenie tych nodów oraz wysyłanie sygnałów odpowiedniego koloru do output stream, czyli do wyjścia. Tu mamy wejście, tu mamy wyjście. Takie simple rules, że tak powiem, czyli podstawowe zasady. W zwykłym nodzie mamy wybór kolorów czerwony, zielony oraz niebieski oraz else, czyli jeżeli ten kolor jest inny, wyjdzie to drugą ścieżką zamiast pierwszej. Czerwony będzie nam szedł tą ścieżką, a inny kolor będzie nam szedł tą ścieżką, czyli do niebieskiego wyjścia, że tak powiem. Jesus, tłumaczyć nie potrafię. I klikamy test run. I to mniej więcej idzie w ten sposób. Tutaj nadal możemy sobie wszystko przyspieszyć, żeby nie oglądać tego w spowolnionym tempie. No i mamy sukces odnośnie naszego test runu. Okej. Witam ponownie. Próbowałem ten ekspercki system i to strasznie nie ma sensu. Kwadraty latają z lewej strony do prawej. Angielskie TT. Is that what the fuse is about the machine learning? Czyli mniej więcej, czy to jest dokładnie ten fuz, którą maszyna, jakby to powiedzieć, poznaje. To jest tak zwane programowanie wizualne, mój drogi kolego. Tak, to jest... To tak powinno działać. System ekspercki analizuje twoje dane wyjściowe z kamery i sprawdza je, czy jest na nich kat. I nie, to nie jest to, czym masz... Kurde, nie umiem tłumaczenia. Czyli po prostu w skrócie opowiada nam o tym, że to jest wizualne programowanie. Programowanie wizualne, gdzie dane wyjściowe zbierane z kamery sprawdzają, czy na nich jest kot. Czyli zaczynamy tworzyć własny kotowy, koci translator. Tylko że minusem jest to, że będziemy zawsze za serwery płacić. Jak tu nasz drogi Hellraiser, nie wiem, czy ma taki nick, ale okej, Hellraiser mówi. Tak więc cóż, za każdy program będziemy, jakby to powiedzieć, płacić walutą, która jest w tej grze, za dane wystawienie programu albo nawet testowanie tego owego programu. Jeżeli chcemy zaoszczędzić i wiemy, że owy program będzie działał w 100%, to możemy od razu go wystawić, nie testując go, ale to będzie troszkę cięższe. Tu są jakby nasze zadania. Mamy, jakby to powiedzieć, nagrodę, tą kocie euroski, złote monety, w nagrodę za wykonanie tego programu, czyli połączenie tych całych nodów. Tak, to jest po prostu znowu tutorial, o którym już wam opowiadałem. Jest to dość proste, tutaj po prostu zmieniamy kolor. Jeżeli jest inny kolor, leci do niebieskiego. Te strunę jemy. Zajęło nam to dokładnie 21 sekund. Użyliśmy tylko jednego noda. I cóż, kosztowało nas to 42 złote kocie monety. Nazwijmy je kocimi monetami. Możemy teraz wystawić ten program i cóż, za jedną sekundę płacimy dwie kocie monety, co jest troszkę dużą kwotą, jeżeli by nam na przykład program nie wyszedł.
No i w nagrodę dostajemy 300 kocich monet. Minusem jest to, ile straciliśmy na opublikowanie danego programu. Jak widzicie, cóż, zadania są dość duże na wykonanie tego wszystkiego. Więc zrobimy może jeszcze jeden program i na tym może skończymy odcinek. Jeżeli byście chcieli takich więcej, to po prostu napiszcie mi pod komentarzem. Pod komentarzem, pod filmem. I off medals, medale do zdobycia mamy... Ten medal zdobywamy za każdym spełnieniem danych, jakby to powiedzieć. Tutaj w tym programie musimy użyć dwóch nodów, żeby dostać złoty medal. Tak więc oraz dostaliśmy trashcan, który nam wywala złe nody, że tak powiem. Do output system musimy wprowadzić czerwony oraz zielony kolor, czyli jeżeli chcemy, żeby nam usuwało niebieski, to musimy wybrać tutaj blue. Jeżeli jest to blue, no to wysyła nam to do trashcanu i automatycznie nam to usuwa, a resztę kolorków idzie do wyjścia. Możemy to od razu dać na release, zamiast test runować i oszczędzić trochę na kasie. I tak to mniej więcej wygląda. Taka gierka do wyluzowania się, do pobawienia się nodami. No, mniej więcej programistyczna gierka, mająca swoją własną historię. No i wydaliśmy program bez testowania i zarobiliśmy ponad... No prawie 500 kocich monet. No odejmując to, ile nam zajęło upload tego programu. Jedna sekunda to 2 kocie monety. Jeżeli chcemy jeszcze więcej monet, to musimy po prostu jechać zadania. Tak po kolei, jak widać. W e-mailu też dostajemy tak jakby zadania poboczne, za które też dostajemy pieniądze i mamy tutaj też wyznaczony czas oraz, jakby to powiedzieć, accuracy, czyli dany procent wykonania. Na CBayu możemy sobie kupować różne takie kosmetyczne rzeczy, jak aloes. Nic nie robi, ma TS 5 skyrom pre-installed. The Elder Scrolls Skyrim. Great. Fajne nawiązanie. Kupimy sobie hiding room, czyli show in room. I akurat mamy tu nasz własny aloes. Jak widzicie. No. Jeżeli wam się taka owa gierka, takie odstąpienie od głównych serii spodobało, mogę kontynuować dalsze odcineczki. Jeżeli chcecie. A jak na razie to tyle. Sobie troszkę też posiedzę w tej gierce, coś tam porobię. Widzimy się następnym razem. Miłego dnia życzę. Cześć. Jezus, ile tu będzie cięć?